Może wam opowiem kazał. Mąż z żoną się przygotowują do świąt. Żona mówi mężowi, jak ma ugotować szynkę. No i mówi tak. Bierzesz szynkę, odkrawasz dwie końcówki, resztę wkładasz do garka, gotujesz. A po co odkrawać końcówki? No bo tak ma być. No ale dlaczego? Bo moja mama zawsze tak robiła, tak ma być. Facet był dociekliwy, dzwoni do teściowej swojej, się pyta: mamo, ty jak szynkę na święta robisz, to odkrawasz końcówki? Tak. A czemu? Bo tak ma być. Ale czemu? Bo moja mama zawsze tak robiła, tak ma być. No, facet zadzwonił do babci swojej żony i się pyta: babciu, powiedz, ty jak szynkę gotujesz, to odkrawasz końcówki? Tak, odkrawam. Ale czemu? Bo ja mam taki mały garnuszek, że inaczej mi się nie mieści. No, a teraz do rzeczy. Czy ktoś z was się kiedyś może zastanawiał, czemu mamy dwa katalogi z binarkami? Ciach BIM i ciach USR, ciach BIM. I czemu jedne są tutaj, drugie są tutaj? O co w ogóle chodzi w tym wszystkim? Dobra, ale czemu na przykład krep jest głównym, a find nie jest? Czemu XIP jest i XZ nie jest? Jaka logika w tym rządzi? Bo USRB możesz zamontować później z innej partycji, po prostu USRB nie jest na root file system, no, więc tam są kluczowe binarki, które są niezbędne, aby w ogóle system wystartować w rozsądnym kształcie. No dobra, ale po co nam w binie, nie wiem, ECREP na przykład, albo ARPing, czy to na pewno jest w skryptach startowych wykorzystywane. No czyli w skryptach startowych rozumiem, że SSH już nie wykorzystamy, MC nie... No jeżeli wykorzystamy, no to przerzucimy. Poza tym zauważcie, że w tym momencie w Perlu już nie możemy skryptów startowych pisać, a szkoda. Idea jest taka, że możesz cały USR w ogóle zamontować z NFS-a na przykład i jest on dostępny później, albo może w ogóle nie jest dostępny, jeżeli NFS nie wstanie. Więc slash bin jest dlatego taki wychudzony, aby się zmieścił na rozwoju systemie. No dobra, ale tam są jednak niektóre rzeczy, które przekraczają owe minimorum. Tu jeszcze nie napisałem, w SEC-u na przykład taki program jest. No po co komu jest SEC-u, a jest w BIM-ie? Do skryptu startowych. Może ktoś idei nie znał. Albo chciałby generować sobie od jednego. Dobra, to ja może teraz przedstawię prawidłową odpowiedź. Ma to pewien związek z kawałem, który opowiadałem. Zdjęcie przedstawia Kena Thompsona i Denisa Ricciego, pracujących nad pierwszą wersją Unixa. Mamy rok 1971, to jest rok przed release'em. No i ci dwaj panowie mieli następującą sytuację. Mieli dwa dyski, na jednym był system, na drugim były konta użytkowników. I był zamontowany jako USR, czyli skrót od user. Oni mieli taką tendencję, żeby chociaż jedną literkę usunąć, żeby była nazwa krótsza jak TMP na przykład. No, taki styl po prostu. No i teraz jak im się system zaczął rozrastać, to oni się przestali już mieścić tutaj w głównym. Więc postanowili część rzeczy, może nie tyle poprzenosić na USR, co po prostu już zostawić to, co jest w binie, bo mieli różne hardkodowane ścieżki do tego, ale już nowe jakieś narzędzia, które później doszły, żeby już je wrzucać do USR. No i te wszystkie nowe od tamtego momentu binarki były już wrzucane do USR bin.
Dlatego właśnie z powodów historycznych grep jest w binie, a find jest w USR binie, ponieważ powstał później. To jest później wymyślony skrót. Później dostali trzeci dysk, na który poprzenosili konta użytkowników. Nazwali go Home, bo z kolei mieli już zakodowane ścieżki do USR-bina i tak dalej, więc już nazwali go inaczej, Home po prostu. No i później został też wynaleziony skrót, który wszystko ładnie tłumaczy. Sugeruję, że Bella pracował nie jak imię. To są przykładowe konta. Nie wiem, jakie tam były, dlatego wstawiłem hipotetyczne nazwy. No pewnie był tam Ken, DML, ktoś tam jeszcze. To wszystko dlatego, że mieli za małe dyski. Tak, mieli za mały garnuszek, a my się, jest 2014, a my się dalej z USR-em, BIM-em bujamy nie wiadomo po co. Bo tak ma być. Teraz tak, wtedy nie było takich możliwości. No jak dzisiaj by takie problemy były rozwiązywane? No, można by zastosować tutaj RAIDa 0 albo LVM, mając dwa dyski, żeby wszystko było widziane jako jeden. No oczywiście zakładając, że do PDP 11 ktoś by zrobił sprzętowy kontroler RAIDa 0, no przypuszczam, że byłoby to możliwe. No to zobaczmy, jak się te technologie zachowują. Taki najprostszy przypadek. Mamy dwa dyski po prostu. No działa to dobrze, RAID 0 jest wręcz stworzony do takiej sytuacji. Otwarte dyski dobrze działają? Przez jakiś czas tak. Przynajmniej kilka dysków. Jak mamy dyski różnej wielkości, no to już RAID 0 troszeczkę się gubi, LVM działa wciąż całkiem nieźle. Ale jeżeli mamy dwa bardzo różne dyski, na przykład SSD i tradycyjny talerzowy, no to już są problemy, no bo bardzo trudno jest, no tak, RAID 0 w tym momencie będzie z prędkością najwolniejszego bawoła w stadzie kroczył, a LVM-owi trudno by było wymusić, żeby częściej używane pliki trzymał na początku swojego tego stworzonego urządzenia blokowego, czy też na końcu. No nie jest to najlepsza konfiguracja dla ani LVM-a, ani RAID-a 0. No i najbardziej dramatyczny przypadek, kiedy były dwa identyczne dyski, dopóki jeden się nie zepsuł. No w tym momencie praktycznie tracimy wszystko, bo mamy, w przypadku RAID-a mamy idealnie poszatkowane pliki i z każdego co drugi bajt nam znika, czy tam co druga 16 bajtów, czy ile tam. W przypadku LVM-a, jeżeli sobie jednak liniowego ustawiliśmy, jest szansa coś odzyskać, ale no nie wiem, czy komuś kiedyś coś takiego się zdarzyło. Nie polecam. Przypominam, że mówimy o RAIDzie 0, a nie 1, 5, czy tam ile pochodziło nam, żeby wykorzystać jak najwięcej przestrzeni dyskowej. I w tym momencie zjawia się AUFS, czyli Another Union FS. Skrót może mało ciekawy. Co to mianowicie jest? Boli FS. Tak. Dobra, wyobraźmy sobie dwa katalogi.
i potraktujmy je jako folię do rzutnika albo warstwy w gimpie. Są na nich różne pliki. Teraz tak je możemy zamontować, żeby one były widoczne jako jeden katalog, w którym są widoczne naraz pliki i z jednego, i z drugiego. Tutaj, jak widzimy, plik C jest na obu tych foliach, czyli no, w obu katalogach, więc widzimy ten, który jest z wierzchu, ten na spodzie jest przykryty. Może pokażę pokrótce, jak to działa. Tam przewiniemy kawałek. Mamy taką sytuację katalogi niżej, wyżej. Są tam takie pliki, jak były na tych foliach. I teraz sobie zamontujemy w katalogu razem, żeby było widać je za jednym zamachem. To jest składnia polecenia do montowania. Nie będziemy się w to zagłębiać, bo to sobie przecież można w instrukcji doczytać. Zwracam uwagę, że ten wyżej montujemy jako RW, niżej montujemy jako RO. Moglibyśmy obydwa jako RO, obydwa jako RW, no ale do dalszych przykładów akurat tak bym chciał pokazać, co z tym można robić. Dobra, łyknął. I wyświetlamy sobie, co tam mamy razem. No mamy po prostu wszystkie pięć plików, no bo jeden się pokrył. Wyświetlamy sobie z katalogu wyżej. Mamy jego treść. Wyświetlamy z katalogu niżej. Mamy inną treść. Jeżeli wyświetlimy ten plik z katalogu razem, no to oczywiście dostaniemy to samo, co jest w katalogu wyżej. A gdybyśmy chcieli któryś z tych plików skasować, w szczególności ten, który jest pod spodem, a mamy dostęp tylko do tej wierzchniej warstwy. W świecie folii do rzutnika, do takich rzeczy służy korektor. Wymazujemy korektorem, znaczy no mażemy korektorem po wierzchniej warstwie, w tym miejscu, gdzie pod spodem coś jest nadrukowane i już nie ma tego pliku, nie widzimy go. No, dla nas on nie istnieje, on oczywiście tam wewnątrz jest, tylko akurat dopiero po zamontowaniu go nie ma. Ale super prezentacja, naprawdę. Dziękuję. Jak montujemy, no to nam ten korektor przykrywa. Teraz jak to wygląda tak już bardziej na serio. Kasujemy plik D, który jest w tej dolnej warstwie, która została zamontowana jako tylko do odczytu. No i w katalogu... To mogłeś jeszcze z pan wykrył, żeby 12 razy nie skasował. W katalogu razem rzeczywiście tego pliku D już nie ma. W katalogu niżej ten plik wciąż jest. W katalogu wyżej, jeżeli sobie wyświetlimy z parametrem minus A, się nam taki tajemniczy plik tutaj pojawia. To jest tak zwany whiteout, no czyli taki właśnie nasz korektor. To jest taki pliczek, który informuje system, że plik z niższej warstwy o takiej nazwie został wykasowany i ma nie być pokazywany. Ale możemy go przywrócić. Możemy, tak, możemy ten plik zwyczajnie wykasować, tego whiteouta. Ten plik ma jakąś zawartość, czy wszystkie dane już są w nazwie? Wszystkie dane są w nazwie i ten plik jest tak naprawdę hard linkiem do takiego innego pliku, ale to już nie chciałem tutaj komplikować. No, wszystkie dane są w nazwie. Tak naprawdę możemy sobie ręcznie też stworzyć taki whiteout. Nie ma z tym problemu.
Możemy je, też, jak widać, go wyklasować. Jak tylko wykasujemy, no to ten nasz plik znowu jest widoczny. Teraz kolejna sprawa, co będzie, jeżeli chcemy taki plik, który jest wewnątrz, pod spodem, edytować. Na przykład chcemy coś dopisać do pliku E. No to coś tam sobie piszemy i co teraz się stało? Stworzyła nam się kopia tego pliku w warstwie górnej. Mamy teraz dwa takie pliki. Pod spodem jest plik oryginalny. Z wierzchu jest ten przez nas przemieniony. Już nie będę tam na szelu tego wszystkiego pokazywał, bo myślę, że to jest jasne. Ale przecież pod Windowsem to tak samo działa. Też wykasowujesz z blackout i możesz przywrócić tak naprawdę. Czy no, nie potwierdzam i nie zaprzeczam. To jest jakby jest osobny temat. No i teraz wracając do naszego problemu Wina i USR-Wina. Gdyby w dzisiejszych czasach to było tworzone, no przecież w dzisiejszych czasach również przecież mamy takie problemy typu, że musimy mieć jakieś tam pliki podstawowe, które po prostu muszą być, zanim cokolwiek zostanie zamontowane, a resztę możemy sobie domontować w trakcie. Czyli na przykład mamy podstawowy system z BusyBoxem i z paroma binarkami, które są, nie są binarkami tak naprawdę, tylko z tymi linkami do tego BusyBoxa. I teraz tak, montujemy sobie kolejny dysk. Dochodzi nam trochę binarek, między innymi dochodzą nam prawdziwe wersje tych binarek, które tam żeśmy sobie mieli jako stemlinki do BusyBoxa. Między innymi też jest nowe VI, które tym razem jest linkiem nie do BusyBoxa, tylko do Vima, który nam doszedł. Do tego jeszcze jedną warstwę sobie możemy dorzucić, gdzie mamy już jakieś tam okienkowe wynalazki. Między innymi możemy sobie mieć Vima i nowego Vima, który tym razem jest z tym linkiem do Vima. No i w ten sposób się możemy bawić. Jest to bardziej elastyczna metoda niż podział na bin i USR bin, moim zdaniem. Jak będzie ich milion, to wylisuj teraz. Ale milion czego? Plików, no. No. Wylisuj katalog z taką dużą ilością plików. No, ale wszystkich binarek, wszystkich nie masz tak dużo znowu. Nie, no, nie masz, masz. Mówię w takiej wersji Arturowej, no, jak się tak zdarzyło, bo akurat mówimy o binie, tak? A jeżeli by... Akurat plik sesja. Czy z punktu widzenia wydajności nie staramy się nie trzymać więcej niż 10, powiedzmy, tak jak tu przed 10 tysięcy plików per katalog? Bo to po prostu, no właśnie, na implementację z tego pliku się kiepsko skaluje, ale tak na dobrą sprawę, no, mówimy o 10 tysięcy, nikt nie trzyma więcej, raczej stara się wtedy robić pod katalog. Nie, no, nawet jak sobie połączyli kilka takich katalogów, ale to do tego dąży, pytanie, Znaczy dobra, z tych plików to nie musi być wszystko wcale w binie. Mogą sobie też być podzielone na jakieś tam katalogy, na przykład edytory w innym, strumieniowe do tekstów w innym i tak dalej. Tylko że każdy z nich może podlegać właśnie takiemu kalkowaniu, że na przykład w kolejnej warstwie coś tam dojdzie do edytoru, coś tam dojdzie do sieciowych narzędzi i tak dalej. Nie ma problemu, możemy sobie też na literki podzielić, że na przykład w katalogu B mamy wszystkie binarki na B, w katalogu C wszystkie na C. Jak też tak sobie ludzie radzą, jak mają za dużo plików, no możliwości jest dużo, no, ale chodzi o to, żeby nie musieć mieć po prostu co kolejny dysk dochodzi, to już musi być w innym katalogu wszystko umiejscowione. Ten
przypominam, że ustawiłem jeden do zapisu, drugi do odczytu, ale możliwe są inne konfiguracje, mogą być obydwie warstwy do zapisu, mogą być trzy do zapisu, może być trzy do zapisu, pięć tylko do odczytu. Możemy różnie. Na przykład możemy sobie taką komendą zamienić montowanie tej dolnej warstwy do zapisu, żeby tam też można było zapisywać. Możemy sobie wtedy dopisać to coś tam do pliku i to już w tym momencie się nie tworzy kopia tego pliku w górnej warstwie, tylko ten w dolnej po prostu jest mu zmieniona treść. Jest nadpisana. Możemy sobie jeszcze jeden stworzyć katalog i jeszcze go zamontować jako kolejną warstwę. To jest właśnie fajne, że w trakcie działania AWFS-a nie tylko mamy dostęp do każdej tej warstwy osobno, ale też możemy kolejne warstwy dodawać. Pytanko, bo w tym echo tu byłem. Skąd on wie, że ma zapisać właśnie w niższej warstwie, bo obie są zamontowane jako RW? Już mówię, bo ten plik jest tylko w warstwie dolnej. Więc on wcześniej nam robił kopię, bo kazaliśmy mu zmienić plik, który był w warstwie tylko do odczytu. To jest tak zwane copy up. I to jest wtedy stosowane. Tutaj copy up nie był potrzebny, bo można było normalnie ten plik zmienić. To gdyby był w obu warstwach i obie były RW? To zaraz do tego dojdziemy. To są różne polityki działania tego, czy on ma brać w tym przypadku z górnej, czy z dolnej, czy na przykład tam, gdzie... też tak można, prawie tak można. Tych polityk jest bardzo dużo, tutaj już nie będę ich wszystkich omawiał, sobie można w instrukcji doczytać, omówię najciekawsze. Pierwsza to jest round robin i to jest taka wydajnościowa polityka, że raz tu, raz tu. Jeżeli jest więcej warstw, to po kolei idziemy tak, żeby dyski nam się porówno męczyły, żeby taki load balancing to jest. No i druga polityka to most free space, czyli zapisujemy tam, gdzie mamy najwięcej wolnego miejsca. Są też polityki mieszane, że na przykład do jakiegoś progu stosujemy round robin, ale powyżej pewnej zajętości most free space. Tego jest dużo, nie będę już tutaj wszystkiego omawiał, bo szkoda nam czasu trochę. No i teraz, co będziemy mieli w przypadkach opisanych wcześniej. Dwa dyski ze sobą fajnie współpracują w AUFS-ie. Dyski różnej wielkości, również nie ma problemu. No, to jest sytuacja, dla której AUFS jest wręcz stworzony. Można sobie nawet go tak skonfigurować, żeby ten SSD stanowił coś w rodzaju cache'a dla tego głównego dysku. No i w tym przypadku, no niestety, troszeczkę stracimy, ale nie wszystko, bo pliki są jednak trzymane w całości, nie są poszatkowane tak jak w RAIDzie. Poza tym, jeżeli chcemy, możemy tych krytycznych plików zrobić po prostu dwie kopie, żeby były i na jednym dysku, i na drugim. One oczywiście wtedy się przykrywają, są widoczne w jednym, ale jeżeli jeden dysk nam padnie, no to mamy kopię danego pliku na drugim dysku. Teraz taki archaiczny, dosyć dwudziestowieczny wynalazek będzie. Niedługo będziemy mogli już go oglądać tylko na takich imprezach, jak tam na korytarzu była, tak? No ale jeszcze czasami się jakieś zdarzają, na przykład live CD. No i... o tym wyżej, czy o tym niżej? O tej podstawce mówisz?
mówisz o tym... O tej tutaj płeczce, to ogromne tutaj co leży, no. A to jest kapota. To na kawę, wiesz. Teraz dystrybucja LiveCD z reguły to ma sobie, tak powiedzmy, ISO 9660 na kompakcie. Oczywiście to jest system z urodzenia tylko do odczytu. I możemy sobie w ramie mieć ten PFS. Stare dystrybucje live'owe miały tak, że był temp, far, no tam RAM były montowane jako ten PFS i cała reszta była tylko do odczytu. No trochę ograniczało, ale wykorzystując właśnie UFS-a możemy sobie cały w ogóle system plików na cały taki system plików założyć taką wierzchnią warstwę w TMPFS-ie, która będzie nam do zapisu. Wtedy możemy wszystko robić, możemy binarki podmieniać, możemy nawet sobie doinstalować jakieś pakiety, których w oryginale nie było. Oczywiście czar pryśnie w momencie rebootu, albo ktoś jak wtyczkę wyjmie, no ale póki co działa, daje dużo możliwości. No jak już mówiłem, to jest trochę przestarzałe, więc może wróćmy do teraźniejszości. Teraz dystrybucje live to bardziej się na pendrive'ach robi, które oczywiście są do zapisu, więc no, teoretycznie już byśmy nie musieli tak kombinować, ale jest... Jeżeli na X4 to postawimy na takim pendrive'ie, to troszkę mało wydajnie będzie chodziło. Okazuje się, że lepszym rozwiązaniem jest to oczywiście szczegóły działania takiego czegoś jak SquashFS, to jest osobny wykład, ale krótko. To jest system skompresowany tylko do odczytu, bardzo wydajny, który powoduje, że tak na takich 4 giga można upchnąć coś, co normalnie by zajmowało, no nie wiem, 12. I to jest dlatego wydajne, że ponieważ pendrive'y są bardzo wolne z natury, to szybciej trwa, jeżeli odczytamy mniej tych megabajtów z pendrive'a i je w pamięci na bieżąco rozpakujemy, niż jakbyśmy całość po prostu przez USB ciągnęli. No jak już mówiłem, ten system jest z urodzenia Litton Lee, więc zapisywać bezpośrednio do niego nie możemy, ale możemy sobie podzielić pendrive'a na dwie partycje. W jednej z nich sobie mieć SquashFS, a w drugim X4, które będzie na początku puste. I teraz możemy sobie również te nasze pakiety podoinstalowywać w miarę potrzeby. Możemy różne rzeczy zapisywać. One nam do tej górnej folii będą szły, czyli do tej partycji po prawej. Mamy na przykład defaultowo taką konfigurację, takie pakiety. No, tak sobie akurat z sieci ściągnęliśmy obraz, który ma to. Ale my na przykład do naszych celów, nie wiedzieć czemu, no, potrzebujemy jeszcze coś, to właśnie do tej górnej warstwy będziemy doinstalowywać. No IP tables na przykład mamy, a nie było w pakiecie, nie ma problemu, upgrade coś tam albo coś tam nieważne doinstalowujemy, TCP dumpa, nmapa, no nie wiem co tam jeszcze, ethercapa możemy potrzebować, nie wnikam. I teraz co ciekawe, jak już chcemy, żeby to wszystko mieć jednak w tym SquashFS-u, również możemy to zrobić, po prostu z tych dwóch warstw generujemy nowego SquashFS-a, nadpisujemy tamtego i one już w tym momencie są w SquashFS-ie i chodzą równie wydajnie jak cała reszta, a poza tym nam się zwalnia w X4 miejsce, które możemy potrzebować na przykład na logi, z EtherCapa na przykład. To też jest... Grzesiu, to był USB, to jakiś taki hakierski bardziej. Tak może... Po tych programach, tak?
To celowy dobór był? Tak. Nie, nie, całkiem przypadkiem. Tak. Może być i jest jedynie przypadkowo. Tego rodzaju sztuczki też się w embedded bardzo przydają. Bo no, poza takim też zjawiskiem, że Frazbery szybciej chodzi z Quoche FS od X4PO, jest ta karta jednak wolna, to jeszcze mamy taką zaletę, że jeżeli sobie tak to podzielimy i ten na dole będzie rzeczywiście do odtytu, to kasując po prostu tą górną warstwę, albo najzwyczajniej jej nie montując, dostajemy ustawienia fabryczne. A w górnej warstwie sobie nawet możemy napisać rm-rf/. I nam tak naprawdę niczego nie skasuje, tylko tam whiteouty wszędzie powstawię na każdy pin. To jest pinboard. Teraz tak. Kolejne zastosowanie. Komuś z was się zdarzyło, że robił update systemu i system potem nie wstał. No, no właśnie. Co, do czego możemy AUFS-a wykorzystać? Mamy sobie system tak jak był. Teraz tak. Chcemy zrobić update. No to tworzymy sobie gdzieś tam jakiś katalog. Pusty, namontowujemy go jako wierzchnią warstwę. Tamtą na dole ustawiamy jako tylko do zapisu, tylko do odczytu, przepraszam. Do zapisu jest ta górna. I teraz leci nam update. No i po kolei PAM, KMOD, UDEF, OpenRC. Takie pliki nam, takie pakiety nam Live Update nadpisał. No to powiedzmy sobie, że w UDEWie coś schrzanili i już nam system może nie wstać. To teraz co my robimy? Możemy oczywiście zrestartować i teraz jeżeli nie wstanie, no to mu tylko tak zmienić, żeby tej warstwy nie montował. I mamy poprzednią wersję. Słychać mnie? Super. Dzięki. No i... A możemy nawet jeszcze zanim ten restart zrobimy, to sobie spokojnie przejrzeć zmiany. Zaakceptować lub nie zaakceptować. Zobaczyć, co tam twórcy dystrybucji nam proponują. No, z mojej strony to jest wszystko. Czy są jakieś pytania?